Witajcie w kolejnym odcinku Kamperem po południu. To program, w którym razem z moimi przyjaciółmi Piotrem i Karolem podróżujemy po krajach Europy Środkowej. Tym razem dotarliśmy do stolicy kraju, przez którą od wieków podróżują polscy pielgrzymi idący do Rzymu. To tutaj także w 1683 z odsieczą przybył polski król Jan III Sobieski. Tak, mają Państwo rację, to Wiedeń, miasto, w którym spotkamy także naszych bohaterów, Polaków mieszkających tutaj od kilkunastu lat. Chodźcie na spotkanie z nimi. W stolicy Austrii mieszka, uwaga, około 40 tysięcy naszych rodaków. W całym kraju liczba ta sięga ponad 50 tysięcy. Spora część przyjechała do pracy jeszcze w latach 80. i 90. Nie brakuje także tych, którzy, tak jak Paweł, znaleźli tu swoje miejsce już w nowym tysiącleciu. Witam serdecznie w Wiedniu. Nazywam się Paweł Warszuk. Pochodzę z Lądka Zdroju, najstarsze uzdrowisko w Polsce. Przyjechałem tutaj do Wiednia w 2006 roku. Wiedeń zafascynował mnie swoją kulturą. Przyjechałem po prostu za chlebem, za pracą. Pochodzę z biednej rodziny z Polski. Chciałem pomóc rodzinie. Z wykształcenia jestem cukiernikiem, mistrzem cukiernictwa. Tego zawodu nauczyłem się w Polsce. Przyjechałem razem z tym zawodem tutaj do Wiednia. I po 6-8 latach przy pomocy mojej kolegi otworzyliśmy firmę, piekarnię. Produkty do piekarni kupuję w Polsce, gdzie jeżdżę dwa razy na miesiąc, a reszta tutaj w Austrii. Największą radość mi sprawia to, że klienci są bardzo zadowoleni i smakuje im i przychodzą z powrotem. Jestem zadowolony z tego. Historia Pawła to prawdziwy American Dream. Ciężką pracą dorobił się dobrze prosperującego biznesu. Jego pączki zostały wyróżnione w prestiżowym wiedeńskim konkursie cukierniczym, a nam przypadł zaszczyt ich przygotowania według receptury mistrza. Szefie, bardzo dziękujemy, że nas zaprosiłeś tutaj na zaplecze, jest nam bardzo miło. No i muszę przyznać, podobnie jak chyba chłopaki też, że jesteśmy szalenie ciekawi, jak się tworzy te pączki. Zapraszam na krótki instruktaż. Od czego tak, zaczynamy, Paweł? Mamy już gotowe ciasto drożdżowe na pączki. I co, będziemy go teraz porcjować, tak? Tak, porcjujemy, przymierzam i tnę na prawie równe części. A, ja myślałem, że ty będziesz ciął to nożem, a to wykorzystujesz takie urządzenie. To jest precyzyjna robota. Jest bardzo przyjemne w dotyku, zobacz. Nie, jest jak chmurka, no, ciężko to oddać, ale... Napuchnione, napuchnione ciasto. A to spróbuj tu również, Karol, dawaj. Daj, ja teraz ty będziesz prasował. Poczekaj, zobaczę, czy udało mi się zapamiętać wszystkie kroki. Okej. Okay. Najpierw rozkładamy w miarę równomiernie. Dobrze. Ja to przez górę prasą. Teraz trzeba to... Mąką. Troszkę mąki. Po wierzchu. Zrób tak z trykiem. O, to bardziej jakbyś steka solił. Lewa silna ręka. Mocno? Możesz tak. Ale będą cięte. Tak. No, udało się. Perfekt. Chodzimy do następnej kolejności. Trochę rozklepujemy. Dobra, dobra. Jak gra w grzybki. Ale zobacz, jak ten jest jaki mały, tamten jaki duży. Jakie robimy? Z różą tradycyjne polskie i z morelą? No proszę bardzo, chyba tak. No tak, chyba pomieszamy tą austriacką technikę morelową z polskim klasykiem różanym. Nie ma problemu. A ja bym dodał smalców. ze smalców, tak? Co? Mogę ja spróbować? Oczywiście. Jednego wycisku. O, dziękuję bardzo. Prawą ręką. Czyli... Tu trzymam, a prawą... Tak, i tutaj na dole. Aha, dobra. Dociskasz. O. Za mało. Nie żałuj klientą. No, już widzę, no już mniej więcej. Poczekajcie. O. I to jest ile deko? Około 2 deko powinno być. Czyli 20 deko. Gram marmolady tak, na pączek. Tak, tak. Mhm. O, ale bogactwo. Ale widać, widzę, że na biznesie by nie zarobił. Jak zrobić, żeby to się znalazło kroku? W środku? Tak, musimy zawitać. My Państwu musimy zdradzić pewną rzecz, bo Paweł jest bardzo skromnym człowiekiem, ale mamy pewne przemyślenia na jego temat. Piotrze? No tak, no ja chciałbym o Ciebie powiedzieć, że historia Pawła mnie bardzo poruszyła, bo powiedział nam, że przyjechał tutaj do Wiednia mając w kieszeni zaledwie 200 euro.
podjął pracę, która nie, z którą mu nie było po drodze, bo to była ciężka praca, bez znajomości języka, załapał się na roznoszenie ulotek. 16 lat później był właścicielem 4 restauracji, punktów gastronomicznych w Wiedniu, które każda z nich cieszyła się no, po prostu sukcesem. Ludzie chętnie je odwiedzają. Dzisiaj mieliśmy możliwość, bo zaprosiłeś nas do 2 z nich, spróbowaliśmy twoich wyrobów. No jest nam bardzo miło i jestem ci wdzięczny, że reprezentujesz nas tutaj za granicą właśnie swoją pracowitością, bo to jest naprawdę no, fantastyczne. Także Paweł, gratulacje. Super gość jesteś, naprawdę. Staram się tak... Super gość jesteś. Dobra, to dobra, co? Nie udaj, chodź, rób tutaj razem z nami. Naprawdę, kawał dobrej roboty, bracie. Żarty żartami, ale w końcu czas poznać opinię mistrza. Może znajdziemy uznanie w oczach wybornego cukiernika. Szczerze mówiąc, powiem, że bardzo szybko się nauczyli pączki kleić i podejrzewam, że zatrudnię ich w styczniu do pracy. Ja swoje pączki nadziałem dużą dawką miłości. Rzadko kiedy się chwalimy, ale dzisiaj muszę powiedzieć, że ekipa programu Kamperem po południu zrobiła naprawdę smaczne pączki. Zabierzemy je do naszego kolejnego bohatera, ale zanim do niego się udamy, ruszamy jeszcze na świąteczny jarmark. Po takiej dawce słodkości pora wybrać się na spacer. Tym bardziej, że Wiedeń nocą jest po prostu przepiękny. Szczególnie w okresie przedświątecznym. Na tradycyjnych jarmarkach można spotkać mnóstwo rękodzieła, którego na próżno szukać w galeriach czy sieciowych sklepach. Od połowy listopada aż do świąt Bożego Narodzenia przepiękne parki wiedeńskie zamieniają się w bożonarodzeniowe jarmarki. Na tym przed Pałacem Belwederskim czuć zapach prażonych migdałów, ponczu oraz różnego rodzaju słodkości. Tych mieliśmy dzisiaj pod dostatkiem, więc na pewno nie będziemy ich kosztować, ale jak będziecie w Wiedniu, koniecznie musicie przyjść na taki jarmark. Wiedeń uważany jest za jedno z najbardziej bezpiecznych miast na świecie. Niemniej jednak, wyjeżdżając do Austrii, pamiętajcie, by zgłosić swoją podróż w serwisie Odyseusz. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych, polscy dyplomaci będą mogli podjąć z Wami kontakt, udzielić niezbędnych informacji lub po prostu udzielić pomocy. Szczegóły po zeskanowaniu kodu QR. Wiedeń kryje w sobie wiele atrakcji, dlatego trzeba mieć mnóstwo energii, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca. Dlatego nie dziwi nas fakt, że niemal na każdym rogu istnieją takie cukiernie, piekarnie jak ta Pawła. No ale co zrobić z taką liczbą pączków? Jak przepalić całą tę kaloryczność? To pomoże zrobić nam kolejny z naszych bohaterów. Także, Paweł, chodźcie do środka. Cześć, Pawle. Siema. Cześć. Czy mógłbyś nam pomóc zrobić jakiś użytek z tych pączków? Bardzo chętnie, ale wtedy musimy trening zaliczyć. Czyli skończymy na macie. Tak jest. Nazywam się Paweł Kozłowski, mam 30 lat. Mieszkam już teraz od prawie 30 lat w Austrii. Przyjechaliśmy do Austrii, do Wiednia, jak jeszcze byłem małym dzieckiem, niemowlakiem. Zaledwie parę miesięcy miałem ze względu na tatę, bo tata grał w hokeja. I dostał tutaj ofertę od jednej drużyny. Tata przyjechał, zaczął pracować i później sprowadził całą rodzinę tutaj do Wiednia. Miało być tylko na sezon gry, a zostaliśmy na całe życie. Paweł się szybko odnalazł, bo on rósł, chodził do przedszkola. Ciężej było dla córki, chociaż w tej chwili jest też wszystko dobrze. Pięknie mówi również po polsku, tak jak Paweł, ale mają już swoje życie tutaj w Austrii, w Wiedniu. Rodzice starali się, żebym właśnie podtrzymał język, wysyłali mnie na dodatkowe korepetycje, gdzie się też nauczyłem pisać po polsku, co też jest bardzo ważne i mi dużo pomaga. Mimo, że jako dziecko wyjechałem z Polski, czuję ten gen polskości w sobie i jestem naprawdę dumny z bycia Polakiem i mam też dużo, dużo znajomych i przyjaciół w Polsce i lubię wracać do Polski, odwiedzić babcię czy tam moich kumpli. Moja przygoda ze sportem się zaczęła od 8 roku życia. Wtedy zacząłem grać w piłkę nożną, ale z czasem, jak miałem 15-16 lat, zacząłem technikum jako optyk. I w Austrii jest tak, że jak się robi tam technikum, to równocześnie się też pracuje 40 godzin. I raz do roku na 10 tygodni musiałem do szkoły jechać do Tirolu.
więc 600 km prawie stąd. Wtedy też musiałem zrezygnować ze sportu. No nie mogłem tego zawodowo robić. Rodzice oczywiście też chcieli, żebym skończył szkołę, to technikum, bo jest to dobre technikum i no wtedy mam po prostu jakiś dyplom. Zacząłem trenować sporty walki, żeby po prostu robić sport i mnie to też zawsze interesowało. No jak skończyłem technikum, to już w ogóle nie chciałem przestać z treningiem sportu walki i tak przy tym zostałem. Na początku też bardziej właśnie trenowałem tajski boks i MMA, ale później coraz więcej jiu-jitsu, aż w końcu się kompletnie skupiłem na to jiu-jitsu. Mam ponad 500 walk w tym sporcie i z sukcesów też trochę nazbierałem. 6-krotnie zostałem medalistą na Mistrzostwach Europy. 2 razy wygrałem Grand Slam w Abu Dhabi. Wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Austrii jestem. No i dużo jeszcze innych międzynarodowych turniejów, w których wygrałem. No na pewno ponad 100 medali zdobytych jest. No i jak wrócę po kontuzji, będę dalej walczył. Powrót na matę nastąpił jeszcze podczas naszej wizyty w Akademii Pawła. Trudno mówić o walce, bo jego przeciwnikiem okazał się zupełny laik w sportach walki, któremu jednak serca do sportu odmówić nie można. Ale o tym za chwilę. Moim celem zawsze było mieć taki klub właśnie sportów walki, gdzie mogę się dzielić moją wiedzą i właśnie tym, co już osiągnąłem. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj prawie 200 osób, co trenują właśnie sporty walki. Też dużo Polaków, ale też multikulti chłopaków z każdego zakątka świata i naprawdę jest zawsze super atmosfera, bardzo rodzinnie to jest u nas i każdy każdemu pomaga. Też mamy tutaj chyba 8 lub 9 trenerów, którzy mnie wspierają i prowadzą też inne treningi. Paweł to prawdziwy fighter i niezły przedsiębiorca, ale też życzliwy facet pełen empatii. Osiągnął wiele sukcesów. Teraz swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi. To jest chłopak, który ma wielkie serce. On jest naprawdę, komu może by chciał pomóc, jest dobry. Spokojne, też naturalnie się denerwuje od czasu do czasu, ale to jest bardzo dobre dziecko, które, nie wiem, jako mama to już jest mężczyzna, ma 30 lat skończone, prawda, ale zawsze będzie moim dzieckiem i jestem bardzo z niego dumna. Ten sport jest dla każdego, a najlepszym przykładem na to są moi podopieczni. Mam jednego podopiecznego, Kamil Hanzel, który też jest Polakiem, z którym byłem parę tygodni temu w Abu Dhabi na Mistrzostwach Świata dla Niepełnosprawnych, na którym zdobył brązowy medal. Mamy tutaj jeszcze parę takich osób, na przykład jest Gabriel, który jest niewidomy. Mamy też chłopca i dziewczynkę, którzy mają zespół Downa i są to naprawdę mega, mega radosne i kochane dzieciaki. I no, cieszymy się zawsze, jak ich tutaj widzimy i mamy i możemy z nimi czas spędzać, bo oni są naprawdę wzbogaceniem dla tego teamu i klubu. Ja sobie tak naprawdę bez sportu życzę nie było prosto. Mówię szczerze, bo jakby nie sport, to ja bym nie wiem, co bym robił, bo do roboty się na pewno nie nadaje. I sport to jest życie po prostu, to uczy dyscypliny, zapartości. W ogóle w jiu-jitsu poznaje się niesamowitych ludzi, dla Polski walczę i będę walczył w Abu Dhabi. Zawsze dla Polski i na matce się czuję jak w domu po prostu. Mata to taki dywan z domu z zabawkami. Mata jak dywan. Tego popołudnia raczej nie miałem skojarzeń takich jak Kamil. Prędzej sparing jiu-jitsu porównałbym do pralki z przymałym bębnem, w którym jak tylko źle się ułożysz, to musisz odklepać. Dla Pawła na pewno to była zabawa. Dla mnie ogromny wysiłek. Sport niesamowity. Nigdy nie miałem do tej pory kontaktu ze sportem walki. Tylko sporty drużynowe z piłką. Natomiast muszę przyznać, że dla takiego ogólnego rozwoju kondycji myślę, że warto spróbować tej dyscypliny. Ale to, co jest najważniejsze w niej, to szacunek do przeciwnika i Paweł taki szacunek mi dzisiaj okazał. Dziękuję bardzo. Dzięki.
To już wszystko w programie Kamperem po południu. Ekipa rusza dalej. Do zobaczenia!